Dzień 301. Kościół zawsze był i będzie prześladowany. Wszyscy nas obserwują. Jeśli umrzemy pełni wiary, nadziei i miłości, możemy zmienić historię narodów. Jeśli nie trwamy zdecydowanie w wierze, mocni nadzieją i miłością, narody często odrzucają Chrystusa. Słowa misjonarza działającego w Chinach i Korei Północnej. Koniec. Dzień 302. Bezgraniczne wyzwolenie. Rumunia, Joanna Mindruc. Joanna Mindruc zaskoczyła wielu tym, co zrobiła. Podeszła odważnie do oficera policji i stwierdziła: 6 uczniów Chrystusa z wybranego ludu Bożego cierpi tutaj. Chcę cierpieć razem z nimi. Wkrótce śpiewała już pieśni z pozostałymi oskarżonymi, którzy zostali aresztowani nieco wcześniej tego samego dnia. Z pastorem pochodzenia żydowskiego, jego żoną i 4 innymi chrześcijanami. Rząd rumuński, będący sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, prowadził zakrojone na szeroką skalę prześladowania Żydów. Aresztowane małżeństwo nawróconych na chrześcijaństwo Żydów, pastor Richard Wurmbrand i jego żona Sabina, było jednak powszechnie znane i cenione w całej Rumunii. W dniu procesu kilku szanowanych przywódców religijnych stanęło w obronie Wurmbrandów, mając nadzieję, że swoją interwencją przyczynią się do ich uwolnienia. Lecz nagle niebo pociemniało od radzieckich samolotów wojennych i wszyscy, łącznie z więźniami, zostali szybko sprowadzeni do schronów. Tamże pastor Wurmbrand modlił się o wszystkich obecnych, w tym o sędziów. Nie była to jednak zwyczajna modlitwa, lecz pośrednie wezwanie do przyjęcia wiary i okazania skruchy. Gdy niebezpieczeństwo minęło i proces wznowiono, wydarzył się cud. W tych krytycznych chwilach Bóg poruszył sędziów i Wurmbrandowie zostali uniewinnieni. Jeden z sędziów oświadczył: policja aresztowała 6 osób, lecz tutaj stoi ich 7. Najwyraźniej doszło do jakiegoś nieporozumienia. Sprawa zostaje umorzona. Był to jedyny przypadek w tamtym okresie uniewinnienia postawionych przed sądem Żydów. Księga Hioba, 10 rozdział, werset 12. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a Twoja opieka strzegła mego ducha. To niewytłumaczalne i niewiarygodne. Zawsze, gdy Bóg wkracza do naszej rzeczywistości, pozostawia po sobie niezatarte wrażenie. Czasami wydarzenia toczą się w taki sposób, że nawet niewierzący obserwatorzy przyznają, iż ktoś lub coś czuwa nad nami. Mogą nazywać Boga tym u góry lub naszym aniołem stróżem. Jako chrześcijanie wiemy jednak, że nasz niebiański Ojciec jest potężny i troskliwy i potrafi uczynić dla nas cud, gdy tego potrzebujemy. Czy widziałeś kiedyś interwencję Boga w swoim życiu lub w życiu kogoś bliskiego? Poświęć dzisiaj trochę czasu, by podziękować Bogu za okazaną Ci pomoc. Koniec. Dzień 303. Bezgraniczne bezpieczeństwo. Związek Radziecki, Wiera Jakowlena. Niezliczona liczba chrześcijan z pewnego ukraińskiego miasta została już zesłana na Syberię z powodu swojej wiary. Teraz przyszła kolej na Wierę Jakowlenę. Wszyscy dobrze wiedzieli, czym są syberyjskie obozy pracy. Wiera była pewna, że już nigdy stamtąd nie wróci. Kiedy strażnik przyłapał ją na mówieniu o Chrystusie, za karę musiała przez wiele godzin stać boso na lodzie. Gdy nie wypełniła dziennej normy pracy, była bita i nie otrzymywała rozwodnionej zupy, którą nazywano wieczornym posiłkiem. Pewnego wieczoru, przybita i zapłakana, wyszła na dziedziniec obozu, żeby być sama. W swojej rozpaczy nie zauważyła, że weszła na zakazany teren, na którym więźniów zabijano na miejscu. Nagle usłyszała szorstki głos krzyczący do niej: „Ej ty, czy twoja matka jest chrześcijanką?” Wiera właśnie myślała o swojej matce. Zdumiona i przerażona odpowiedziała: „Dlaczego pytasz?”
Ponieważ obserwuję ciebie od 10 minut, ale nie byłem w stanie cię zastrzelić. Nie mogę poruszyć ręką. Jest zupełnie zdrowa, przez cały dzień nią ruszałem. Pomyślałem więc, że musisz mieć matkę, która modli się o ciebie. Uciekaj, popatrzę w innym kierunku. Nazajutrz Wiera ponownie zobaczyła strażnika. Uśmiechnął się do niej, podniósł swoją rękę i powiedział: teraz znowu mogę nią ruszać. Księga Przysłów, rozdział 2, werset 8. On strzeże dróg sprawiedliwych i czuwa nad ścieżkami tych, którzy go miłują. Lubimy postępować ostrożnie. Wolimy bezpieczeństwo od przygody, wygodę od wyzwań. Bardzo często boimy się podejmować jakiekolwiek ryzyko i chcemy zabezpieczyć nasze życie na wszelkie możliwe sposoby. Zapomnieliśmy jednak, że Bóg zapewnia nam ochronę, gdy służymy Mu na pierwszej linii frontu. Ochrona Boża przypomina bardziej tarczę używaną w czasie bitwy niż ciepły koc, którym okrywamy się na wygodnym tapczanie. Kiedy po raz ostatni uczyniłeś taki krok wiary, który zmusił cię do całkowitego zdania się na Boga? Czy jesteś tak bardzo zaobserwowany zabezpieczaniem swojego życia, że zapomniałeś, jak ufa się Bogu? Czy jesteś tak bardzo ostrożny, że nigdy nie podejmujesz ryzyka dla Boga? Warto pamiętać, że niezależnie od rezultatu, składanie świadectwa o Chrystusie nie wiąże się jedynie z ryzykiem. Stanowi ono przejaw wiary. Koniec. Dzień 304. Bezgranicznie doniosła decyzja. Rumunia, Wurmbrandowie. Nie było jeszcze za późno, by uciec z kraju. Tysiące osób wciąż wykupywało sobie wyjazd. Pastor Richard Wurmbrand ze swoją żoną Sabiną zastanawiali się głęboko nad tym, czy powinni wyjechać, czy zostać. Jeżeli pójdą do więzienia, to zapewne na wiele lat. Co wtedy stanie się z ich synem? Nie chcieli też zostawić kościoła. Wierni szukali w nich oparcia i umocnienia. Dlatego też czuli się winni, że noszą się z zamiarem wyjazdu. Pewien przyjaciel przypomniał im o słowach anioła skierowanych do Lota: uchodź, abyś ocalił swoje życie. Czy to przesłanie pochodzi od Boga? Zastanawiał się pastor. Czy powinniśmy uciekać, by uratować życie? Jego żona przeczytała inny werset. Kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci je. A kto utraci swoje życie z mojego powodu i dla Ewangelii, ten je ocali. Małżonkowie bili się z myślami aż do pewnego wieczoru, gdy na potajemnym, całonocnym czuwaniu modlitewnym zebrało się 50 wierzących. Około północy pewna kobieta, klęcząca, razem z pozostałymi zawołała: a ty, który myślisz o wyjeździe, pamiętaj, że dobry pasterz nie porzucił swojej trzody, pozostał do końca. Kobieta ta nie wiedziała nic o dylemacie pastora Wurmbranda i jego żony. Dla nich jednak przekazane przez nią przesłanie było jasne. Postanowili zostać i służyć Bogu razem ze swoją trzodą, a potem cierpieć wespół z nią w więzieniu. Ewangelia Marka, rozdział 8, werset 35. Kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci je. A kto utraci swoje życie z mojego powodu i dla Ewangelii, ten je ocali. Przy podejmowaniu decyzji musimy, podobnie jak Wurmbrandowie, modlić się, szukać odpowiedzi w Biblii i słuchać porad innych osób. Podobnie jak oni, musimy też postanowić, jeszcze zanim poznamy wolę Bożą, że się do niej zastosujemy. Ma to kluczowe znaczenie, a w praktyce oznacza, że zaczynamy nasze modlitwy od zdecydowanego tak, zanim w ogóle zapytamy, co mamy robić. Musimy być gotowi oddać Bogu nasze życie i przestać traktować je jako naszą własność. Dopiero wtedy będziemy mogli odnaleźć nasze prawdziwe życie i w pełni poddać się woli Bożej. Czy często tak bardzo kurczowo trzymasz się swojego życia, że gdyby nawet Bóg chciał zmienić twoje zdanie w jakiejś sprawie, to i tak byś Mu na to nie pozwolił? Koniec. Dzień 305. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który w Chrystusie powołał was do swojej wiecznej chwały,
Po waszych krótkotrwałych cierpieniach sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i postawi na twardym gruncie. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 10. Aby nasze mięśnie fizyczne wzmocniły się, włókna mięśniowe muszą zostać najpierw rozerwane i rozciągnięte dzięki ćwiczeniom i ciężkiej pracy. Wiara jest również jak gdyby takim mięśniem, który rozwija się tylko wtedy, gdy jest naprężany. Cierpienie napina mięśnie naszej wiary. W chwilach prób jesteśmy rozciągani i kruszejemy przed obliczem Boga, a jednak ostatecznie stajemy się mocniejsi. Dzięki swojemu cierpieniu kościoły w krajach, w których panują prześladowania, przejawiają niezwykłą siłę. Czy to samo można powiedzieć o naszej wierze? Ćwiczenia są męczące, nie chcemy ich wykonywać. Myśl o cierpieniu może również napawać cię niepokojem. Nie będziesz jednak mógł wzrastać, jeśli nie naprężysz swojej wiary. Koniec. Dzień 306. Bezgraniczne wyznanie wiary. Związek Radziecki, bezimienny więzień. Wdowa stała obok martwego ciała swojego męża, trzymając za ręce dwoje ze swych czworga dzieci. Jej mąż zmarł w więzieniu. Ślady na jego ciele nie pozostawiały wątpliwości, że śmierć następowała powoli i boleśnie. Inni chrześcijanie wiedzieli, że może spotkać ich taki sam los, a mimo to setki z nich przyszło na pogrzeb. Mężczyzna ten zmarł za swoją wiarę zaledwie 3 miesiące po nawróceniu i teraz wszyscy go opłakiwali. Ludzie stłoczyli się wokół domu, w którym odbywały się nabożeństwa żałobne. Wielu z obecnych zainspirował przykład zmarłego. 80 osób publicznie wyznało tego dnia wiarę w Chrystusa, w tym wielu młodych członków Komunistycznego Związku Młodzieży. Chrześcijanie przeszli przez całe miasto nad rzekę, w której chcieli ochrzcić nowo nawróconych. Tłum powiększył się teraz do ponad 1500 osób. Wkrótce nadjechały wozy milicyjne. Milicja postanowiła aresztować prowadzących nabożeństwo, ponieważ nie była w stanie aresztować wszystkich. Chrześcijanie natychmiast uklękli w modlitwie, prosząc Boga, by pozwolił im dokończyć nabożeństwo. Potem stanęli ramię przy ramieniu, nie pozwalając milicjantom przejść nad rzekę, w której odbywał się chrzest. Tłum rozszedł się dopiero wówczas, gdy wszyscy chętni zostali ochrzczeni. Przykład poświęcenia jednego nowo nawróconego chrześcijanina zainspirował ponad 1000 osób. List do Efezjan, rozdział 5, werset 1. Bądźcie naśladowcami Boga. Przejaw. Rzeczownik. Zewnętrzny zauważalny znak czegoś. Oznaka, wyraz, objaw, symptom. Ze słownika współczesnego języka polskiego. Źródło: Przegląd Reader's Digest, Warszawa, 1988 rok. Znaczenie tego słowa jest jasne. Lecz czy nasza wiara przejawia się w równie oczywisty sposób? Człowiek opisany w tej historii naśladował Jezusa prosto i wiernie. Dzięki jemu wyraźnemu przykładowi wielu innych nabrało przekonania, by również przejawić otwarcie swoją wiarę. My także powinniśmy ukazywać naszą wiarę w Chrystusa, aby wszyscy mogli ją zobaczyć. Czy inni ludzie dowiedzieliby się, jak podążać za Chrystusem, obserwując Twoje życie? Co więcej, czy zostaliby zachęceni, by naśladować Twoją wiarę? Pamiętaj, żeby nie tłumić przejawów swojej wiary mętną retoryką lub innymi niepotrzebnymi formami religijnymi. Bądź po prostu taki jak Jezus, a inni pójdą za Twoim przykładem. Koniec. Dzień 307. Bezgraniczny głód Słowa Bożego. Kraje komunistyczne, Kościół podziemny. Wersety biblijne pozostają prawdziwe, nawet jeśli cytuje je diabeł. Za cel postawiono sobie ośmieszenie Biblii. Należało ją tak bardzo wykpić, by żaden szanujący się człowiek już nigdy nie wierzył jej słowom.
W celu zrealizowania tego planu wydrukowaliśmy... Pomyłka! W celu zrealizowania tego planu wydrukowano miliony książek, w tym Biblię komiczną i Biblię dla wierzących i niewierzących. W książkach tych wyśmiewano się z Jezusa, poddawano wątpliwość Jego cuda i szydzono z innych aspektów wiary chrześcijańskiej. Krytyka ta była jednak tak bardzo zawzięta, że nikt nie traktował jej poważnie. W publikacjach tych zamieszczono też niezliczone ilości wersetów biblijnych, co w mniemaniu komunistycznym miało stanowić dowód potwierdzający fałszywość Biblii. Wierni z kościoła podziemnego zaopatrywali się w te książki, gdy tylko ukazywały się na rynku. Cytowane w nich wersety stanowiły prawdziwą ucztę dla zgłodniałych duchowo chrześcijan. A wszystko to było legalne, wydane przez nienawidzącą Boga władzę komunistyczną. Jak kruki karmiły Eliasza, gdy był głodny, jak Bóg użył komunistycznych drukarni, by nakarmić swoje głodujące dzieci w krajach za żelazną kurtyną. Wydawcy nie posiadali się z radości, gdy otrzymywali tysiące listów z prośbami o dodruk książek. Szybko uruchamiali prasy drukarskie, by przygotować kolejne wydania. Nie mieli jednak pojęcia, że listy przychodziły od chrześcijan, którzy chcieli rozprowadzać te cenne książki pełne Słowa Bożego wśród swoich współwyznawców z Kościoła Podziemnego. Psalm 119, werset 103. Jak słodka jest Twoja obietnica dla mojego podniebienia i dla moich ust, słodsza od miodu. Czy wysyłanie Biblii do krajów, w których nie ma wolności religijnej, jest rzeczywiście takie ważne? Poczytaj historię o męczennikach i sam odpowiedz sobie na to pytanie. Mieszkając w kraju, w którym Pismo Święte można nabyć po przystępnej cenie nawet w kiosku, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zrozumieć tych, którym doskwiera głód duchowy. W naszych domach stawiamy Biblię na widocznym miejscu, na półce z książkami. Natomiast wielu innych wierzących dopomina się o choćby jeden jej egzemplarz, by mógł z niego korzystać cały Kościół. Czy to sprawiedliwe, że w krajach, w których kościoły są nieomal na każdym rogu ulicy, mamy w swoich domach nadmiar Biblii, podczas gdy prześladowani chrześcijanie nie mają ani jednej? Oby Bóg rozbudził w nas głód Pisma Świętego i pragnienia dostarczania Słowa Bożego tym, którzy głodują. Zastanów się, jak mógłbyś pomóc w dystrybucji Biblii w krajach, w których nie ma wolności religijnej. Koniec. Dzień 308. Przyjaźń z Jezusem jest kosztowna. Wiara wystarczy do zbawienia, ale nigdy nie pozostaje sama. Zawsze towarzyszą jej wielkie ofiary ponoszone dla Chrystusa. Pastor Richard Wurmbrand. Koniec. Dzień 309. Bezgraniczna łaskawość. Sudan. Kuwa Bashir. Jeżeli umrę, będę bardzo szczęśliwy, ponieważ zostawię przykład innym chrześcijanom, by szli moim śladem. Kuwa Bashir, duszpasterz młodzieży w Sudanie, przygotował się do następnego wykładu na temat Biblii, gdy usłyszał straszne, choć spodziewane wieści. Był rok 1987 i siły islamskiego rządu sudańskiego zajęły właśnie rejon Błękitnego Nilu. Wojsko muzułmańskie, chcąc siłą nawrócić wszystkich na islam, wkrótce aresztowało Bashira. Bito go i torturowano przez 7 dni i w końcu wypuszczono. Bashir odmówił jednak zmiany wiary. Powiedziano mu, żeby już nigdy nie organizował zajęć z młodzieżą, ale nie dał się zastraszyć. Wiedział, że siły islamskie nie są w stanie tknąć jego duszy. Gdy aresztowano go po raz drugi, wyznał publicznie: umrę z radością i bez strachu, tak jak Jezus na krzyżu. Cały czas mówił o Chrystusie pilnującym go żołnierzom, a w końcu dowódca zagroził, że go zastrzeli.
Ostatecznie jednak zdecydowano wylać kwas na jego dłonie jako trwały znak odmowy przyjęcia islamu. Mimo wszystko Kuwa Bashir trwał mocno w wierze, a jego poparzone, bezwładne dłonie stały się żywym świadectwem dla młodzieży w obozie dla uchodźców Bonga, położonym przy granicy sudańsko-etiopskiej, w którym nadal pracował on z młodymi ludźmi. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 16. Jeśli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym imieniu. W naszym codziennym życiu musimy dzielić się przesłaniem, które przez swoją dramatyczną śmierć przekazują nam męczennicy. Musimy być żywym świadectwem łaski Bożej. Możliwe, że nigdy nie wstąpimy w szeregi męczenników i nie umrzemy za naszą wiarę w Chrystusa. Niemniej jednak na co dzień mamy wiele okazji, by żyć dla Niego. Jest takie powiedzenie, że to, co nas nie zabije, umocni nas. Przechodzimy przez cierpienia, abyśmy mogli mówić innym o łasce Bożej. Czy Twoje życie zostało naznaczone cierpieniem? Nie wstydź się tego. Niech Twoje blizny staną się Twoim świadectwem. Niech opowiedzą historię Twojego życia wszystkim tym, którzy zobaczą Twoją niezachwianą wiarę. Koniec. Dzień 310. Bezgraniczna prostota. Rumunia. Chociaż okupanci sowieccy terroryzowali ich kraj, dzieci rumuńskie z miłym i ufnym uśmiechem na twarzach podchodziły do rosyjskich żołnierzy. Żołnierze witali je ciepło, głaszcząc po główkach. Każdy z nich myślał o swoich dzieciach, które musiał zostawić daleko w Rosji. Weźcie sobie trochę czekoladek, powiedział jeden z oficerów, podając dzieciom garść słodyczy, które szybko zniknęły z jego ręki. Dziękujemy panu, powiedzieli chłopcy. My również mamy dla was prezenty. Dzieci włożyły ręce do kieszeni i wyciągnęły z nich broszury ewangelizacyjne i Nowe Testamenty w języku rosyjskim. Co to jest? Zapytali żołnierze. To jest książka o dobrej nowinie, odpowiedziały dzieci z ustami pełnymi czekolady. Żołnierze przejrzeli broszury. Jeden z oficerów zorientował się, że te książeczki są o tematyce religijnej. Wiedział, jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa. Spojrzał na dzieci z wielką troską w oczach. Gdyby dorośli rozdawali takie materiały, musiałby ich aresztować. Ale cóż złego mogłyby zrobić takie dzieci, pomyślał. Oficer ten nie wiedział jednak, że dzieci rozdawały setki broszur i Nowych Testamentów, dzięki czemu wielu żołnierzy Armii Czerwonej poznało Boga. Zaciągnęły się one bowiem do innej armii, która od wieków toczy duchową bitwę. Tam, gdzie dorośli nie mogli dzielić się Ewangelią, przed dziećmi drzwi stały otworem. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 7. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Różnica między pesymistą a optymistą sprowadza się do różnicy między słowem można i nie można. Bez wątpienia wierzący zarówno w krajach, w których panują prześladowania, jak i w państwach, w których jest wolność religijna, napotykają zamknięte drzwi. W niektórych krajach posiadanie Biblii oznacza wyrok więzienia. Na Zachodzie zasada rozdziału Kościoła od państwa często jest doprowadzana do skrajności. Czasami tak bardzo skupiamy się na tym, czego nie wolno nam robić jako chrześcijanom, że przeoczamy sprzyjające okazje do dzielenia się naszą wiarą, jakie podsuwa nam Bóg. O wiele łatwiej dostrzegamy zamknięte niż otwarte drzwi. Na przykład, misjonarze jako tacy nie mogą wjeżdżać do krajów, w których nie ma wolności religijnej. Ale rekrutuje się tam najróżniejszych fachowców. Możemy również wspierać miejscowych pracowników chrześcijańskich, którzy już tam mieszkają. Drzwi są otwarte. Tylko przejdź przez nie. Koniec.